Najpierw w oparciu o te dwa wykresy znajdziemy wartości prędkości obu ciał. W tym celu obieramy dwa charakterystyczne punkty na wykresie dla ciała A i odczytujemy dla nich współrzędne. Współrzędne drogi są 6 i 1, 6 minus 1. Współrzędne czasu są 5 i 0, 5 minus 0. Znajdujemy 1 metr na sekundę. To samo robimy dla ciała B. Obieramy dwa charakterystyczne punkty i odczytujemy dla nich współrzędne, które są współrzędne drogi 5 i 2, 5 minus 2 i współrzędne czasu 6 i 0, 6 minus 0. Znajdujemy 0,5 metra na sekundę. A następnie robimy wykresy. Dla ciała A 1 metr na sekundę i dla ciała B 0,5 metra na sekundę.